Twoja telewizja. Mazowsze TV. Spotykamy się na siódmym plenerze w łonie piękno, który mijasz. Moi drodzy, czas szybko leci. Twórczynią tego pleneru, jak i poprzednich, jest pani Monika Maciejewska. Brawo! Pani Krasny, brawo dla pani Moniki. Ale ja chciałam powiedzieć, że współtwórczynią, pomysłodawczynią pierwszego pleneru była pani Bożena Szymczak. Tak jest. Brawo, nie pani, brawo dla pani Bożeny, mimo że jej dzisiaj z nami nie ma. Od pierwszego pleneru ja z nią współpracowałam. Tak jest. Także to jest pierwszy plener bez niej, ale mam nadzieję, że damy sobie radę. Łonie jest coraz piękniejsze i spotykamy się z młodzieżą, z dziećmi po raz siódmy na plenerze malarskim. Młodzież uwielbia plenery. W tym roku malujemy kolejny obiekt, który został oddany do użytku w tamtym roku, czyli w zasadzie obiekt nowy. To jest park włoski, na którym będziecie się znajdujemy. Wiem, że jest duża grupa dzieci, młodzieży, są zadowolone, że mogą ten piękny obiekt malować. Park jest zrewitalizowany, odnowiony w tamtym roku. Jest przepiękna budowla, która nazywa się Glorietta. Jest to budowla ogrodowa, wsparta na kolumnach, budowla przestrzenna, zwieńczona takim ażurowym daszkiem. Na tym daszku są stylizowane herby błonia, które przypominają trochę jaskółki, jeżeli tak się wysoko popatrzy. No, oczywiście jest także pierwszy w błoniu zegar słoneczny zbudowany na postumencie z marmuru, który został dostarczony z gminy włoskiej Corena Ausonio, gdzie są także herb tego miasta partnerskiego. Przypominamy o tym w tym miejscu także, stąd park nazywa się włoski. Wszystko to ma nam przypominać i zostawiać takie materialne ślady naszej współpracy polsko-włoskiej. To jest bardzo ważny plener, dlatego że on jest niejako zwieńczeniem zainteresowań naszych dzieci i młodzieży, które mają zajęcia w sekcji plastycznej w Centrum Kultury. Przez 10 miesięcy, a więc w każdym roku kulturalnym, działa bardzo prężnie pod kierownictwem pani Moniki Maciejewskiej sekcja plastyczna. Mamy kilka grup, uczestniczy w nich razem około 60 młodych plastyków. I kiedy potem przychodzi jesień, kiedy przychodzi kolejny plener, przede wszystkim nasza młodzież z Centrum Kultury bierze aktywnie w nim udział.
Oprócz tego w dniu dzisiejszym i w poprzednich plenerach brały udział dzieci, młodzież, a także dorośli z terenu miasta i gminy Błonie. Mówiąc krótko, nasze piękne Błonie, które z każdym rokiem nam ładnieje i jest coraz bardziej atrakcyjne, jest uwieczniane właśnie na paretach, na bristorach, a potem zwieńczeniem tego jest wernisaż, na który zapraszamy autorów, no i oczywiście wręczamy nagrody, dlatego że każdy plener ma to do siebie, że potem są przyznawane nagrody dla najlepszych prac. I to jest chyba, oprócz marowania dzisiejszego, największa atrakcja, no bo kto z nas nie lubi otrzymywać nagród? Telewizja. Mazowsze TV.